Luz. Ale powiem wam, że za każdym z tych czterech razów tak mnie boli brzuch, jak to oglądam, że to jest... Witam, dziękuję za 13 miesiąc. Ty nie, no ty powiedz, zaczynasz. Nie, ty zawsze strzelisz. Ja wiem, co powiem, to powiedz. No nie, bo po prostu się przygotowuję do odcinków. Ja mnie na 9, 21 przemówienia, ty za 10 mówisz, się kąpiesz. Nie, no bo po gumisia brata Lana musiałem pojechać. Ale my byliśmy wcześniej. Dobra, widzowie, koniec tego Kolejny odcinek Bungie i kolejna edycja czegoś, co już było, ale bardzo wam się spodobało. Rażenie prądem. Rażenie prądem 3. Nie, widzowie, bardzo wam przypadł odcinek. No idzie się zżygać, gustu... nie? Znaczy mnie ogólnie też nie ruszają rzeczy, że ktoś żygasz coś, ale tu kurwa, nie wiem, ta otoczka kurwa tamtego miejsca, że tam byłem i kurwa, to widziałem po prostu, no inaczej się to ogląda. Gotowanie edycja Bungie, a dziś w bardziej profesjonalnych warunkach. Będziemy gotować, ja nie wiem co, wiem, że Kuba go przygotowywał składniki, więc to nie będzie na pewno nic dobrego. Ja coś niecoś wiem. No też słyszałem jakiś... Ponieważ było tak, że Kuba to wszystko zamawiał podczas rozmowy na wideo, ale ja nie widziałem, jak to wygląda na żywo. Ja tylko słyszałem, co to plus minus może być, ale Kuba powiedział, że wszystkim. To zamówienie i zobaczył. Jedźcie to sobie, widzowie, teraz będzie akurat taki luźny odcinek, jakże jak ktoś macie coś, kolację, coś sobie przegryźć, to jak najbardziej sobie zjedźcie. Kiedy ją otworzył, to lekko się przeraził i powiedział, że bardzo serdecznie za to wszystko dziękuję. Jesz z nami. Pewnie. Ja specjalnie, jakby trzeba było dzisiaj wymiotować, zjadłem sobie troszeczkę fast foodu. Ja jestem na diecie, więc Dawid, dzisiaj ty będziesz wszystkiego próbował. Widzowie, zbliżamy się powoli do miliona, a specjalem na milion będzie special na pół miliona, także subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie łapkę w górę. I fajny komentarz. Mnie zastanawia jedno, bo to... Ale o co chodzi z tym? No nie wiem, no zapomniałem, że będziemy w burgerowni. A to? No, o do ozdoby. Ale jakiegoś kurwa pacuneczko, to jakbyś kurwa przesmażyli to i sobie leciutko na kuchni, to wiesz, lepiej robota idzie kurwa. Ja w gastro robiłem, kurwa, to wiem. Sprawdzić, co tam macie ciekawego? Stare, ale to musi być bleto, żeby lepiej się dało. Ale hop, chce być jak Paris, bez kitu. No dalej. Spokojnie. To tutaj różne przedmioty. To na pierwszy rzut oka. Czekaj tak, ja pizzę. Ja pizzę z karmą zjadłem! Na pierwszy rzut oka to są po prostu obyczajowe. Zobacz, jakie mięciutkie w ogóle, jak jaja. Dobra, wyobraź sobie to, jak to gryziesz. Tutaj mamy k***** wołowy. To jest wołowy. Krótszy niż swój! Jest to p***. Dość długi k***. Chyba. Pierwszy raz w tym miesiącu. To jest p***** wołowy. To będzie p***. To jest p***, bo on się wysuwa. Tu mamy nerkę. Nerka. A tu co to jest? Języki. Wieprzowe ozory, zobacz sobie. No i tutaj, no wydaje mi się, że to jest po prostu mózg, tak? No bo nic innego przychodzi mi na myśl. Już sam widok mnie tego przeraża. Ja zjadłem psią karmę. To jest gorsze? To jest chyba gorsze. Nie, bo to... Znaczy inaczej, no jak to by było normalnie przygotowane, to by było kurwa zjadliwe, tylko to było wszystko kurwa surowe, nie? To będzie luz. A ile razy przygotowywałeś byczego p***a do jedzenia? Ani razu. A czy my będziemy się kierować jakimiś przepisami, czy to jest full freestyle? Ja zapłaciłem, nie pamiętam. Co to może być? Obiad jadłem, no i nie dojadłem. No nie dziwię się, smacznego. Żadnego przygotowania po drogu. Nie pamiętam, nie, co sprawdzić, nie. A nie! O nie! To jest stuletnie jajo, kurwa. Kraj pochodzenia, konserwowane jaja kacze. Chyba nie znajdę, bo ja mam zajebane jaja stuletnie. I co, Patryk, dalej jest fajny odcinek? Ty, ale one są w skorupie. Nie, one są ugotowane na twardo. Nie, no to zróbmy sobie na appetizer. Zaczniemy przystawka gotować. Tak zwana. Przystawka, jakąś przekąska. Mam mail, ale nie wiem, ile zapłaciłem, bo ja napisane. Jest na twardo. Jest na twardo, nic nie słychać, to jest debil. Na twardo. Na twardo. Na miękko, bo... Nie jest na miękko. Zobaczysz. Co to jest? Jest mega okej. Okay. Nie, no jak dla mnie jest okej, okay, tak? Bo jest stuletnie. Dobra, ja obieram swoje. Nie, no pachnie jak normalne jajko na razie. Ty, no ale te jajka to nie jest jakiś przysmak, kurwa, że oni to jedzą normalnie, tam gdzieś tam ludzie? Ty, tak pachnie jajko? No pochaj! Normalne jajko, pa, popatrz! Normalne czemu tak jajko! Kurwi? Ale skorupa normalnie pachnie. To ale całe na raz do ryja. Nie, no ja bym, żebyście ogryźli pół, bo zobacz też, jak w środku wygląda. Dobra, zobacz, jak to wygląda stąd. To normalnie widać w środku. Dobra, ale nie może być tak, stary, że on ugryzie i wypluje i ten. No nie, musimy coś zrobić, no, że nie ma, że se wypluwasz, a tylko musisz nie, to zjeść. Po prostu Genzy to jadło, nie? Nie, bo znaczy, jak jadłeś pizzę, to ja zakurwiło, no takim kurwa z nim jajem, nie? Wręcz. I musisz to zeżreć, po prostu. Musimy to zeżreć, to jest bungee. Trzeba zjeść całe jajko i tak jak wszystko ale robimy. Ale wymiotne od razu. Ale to, no to będziesz miał wiadro, żygasz, żreś. Żeby nie było, że wiesz, że nie zjem już. No nie, jemy wszystko, żygamy, jemy, żygamy, jemy. To musimy? Nie. Nie możemy coś... Ja jak widzę, jak dżynąc, żygasz, to mnie to twój zawsze bawi. Dobra.
zgniłe jajo, nie? Co? Tragiczne. Może marynarze kto pierwszy? To będzie fajne, bo nie będziesz wiedział, jak smakuje od razu, a nie trzeba będzie latać z kamerą. 3-4. Dobrze, dobrze, wygrałem. Nie, poczekaj, marynarze powiedział, miał grać w paprykach 3-4. Do trzech. Nie, do jednego. Do trzech. Do trzech. Do jednego, Dawid, to jest bardziej. Musimy jeszcze trzeba ugotować. Na to. Nie, k***o! Nie p***** to! Bierz mi, złapi, żreś! Jedziesz. Nikomu? Nigdy w życiu się nie... Nic dziwnego, że pysek nie lubi, jak się go bije. No wiem, wiem, widzowie, wiem. Z***em na rękę. Czyli mógłbym... Nie, dziękuję za 5 złotych. Chyba chcę tutaj je zagotować. Pomyl, ja tak gryzłem, próbowałem gryźć to, ale jak poczujesz tą konsystencję, to się zżygasz. Serio? Albo zjesz, bo ty jesteś też je... Że muszę... I wreszcie miesiąc. Pan kaczuchy tańczysz, o co? A co na smaku? Normalne jajko. Tylko konsystencja, żebyś szura złapał. Zjadłbym to, ale jak myślałem o tym, że on mi się dał na rękę, widziałem to na rękę z tym k***a jajkiem i tą konsystencję, bo nie, w smaku tak, normalne tak, jajko, konsystencja. Jakbyś k***a złapał jeża i go wsadził. No żywą istotę, bo to jest takiego embrionka. Zaczynamy. Motyw jest taki, no. Trzeba to wszystko przygotować, jakoś podać, żebyśmy mogli usiąść do kolacji. Fajnie by było pozostawać po prostu... Co? Muszę je zjeść. Powiedziałem, że trzeba zjeść całe, to trzeba zjeść całe. Jemy na pół. Proszę, papry. Nie, stary, trzeba zjeść. To jazda. Ja gryzę, daję ci pół i ty jesz. Kto nie zje jajka, w***a na następnym odcinku Summer Strunga. Nie! Jemy. Zjadasz normalnie, chłop. Może popis? To jest embryo w środku, malutki kurczaczy. Dobra, ja tylko z tej łyczka wziąłem takiego małego, żeby nie było. Trzy razy? Miałem żygi w mordzie i trzy razy połykałem swoje żygi. Żeby nie było, jak ja wziąłem łyka. Tylko chciałem namoczyć usta, bo miałem suche usta. Trzy razy miałem mordę w jajku, w żygach i trzy razy docofałem do tego. Kocham bungee. Ja bym zrobił tak. Macie produkty. Oby to był triple. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć produktów. Więc tak naprawdę jeden mogę przygotować ja, a każdy z was sobie wybierze po dwa. No i po prostu trzeba będzie musiał przygotować jakąś potrawę z tego, tak? Ja jemu robię, on mi? Nie no, każdemu sobie nawzajem robimy. Zjemy, bo każdy mu już... Każdy je wszystko. No, chodzi o to, kto zrobi najlepsze danie z tego to produktów, tak? Ja myślę, że taki pyczy gotuje się 3 godziny. Wjeżdżajcie. Myślę, że pyczy gotuje się 30 sekund, jak krewetki. A po te lęce. Co? Kto chce pierwszy wybierać? 3-4. O co ci ostatnio chodzi? No ja sobie wezmę jajo. Na pewno chcesz jaja robić? Tak. No to ja się biorę za big boy. Został mózg, ozory i nerka. Mózg. To ja ozory. No i ja będę przygotował nereczki, które oczywiście będę skończył przygotować, ponieważ nieraz robiłem flak. To smakuje trochę jak wątróbka. To ja nie, no, jedyne co ganiam jest... No nic, możecie używać tego co jest dostępne, tych laptopów, no i co? No i lecimy z gotowaniem, tak? Bez przepisów? Kompozycja własna. Zamiast... Jeden wyjazd do WK wizowy, nie? Mięso z burgera, i są będzie mięso z mózgu i to będzie burger. Brain burger. Oraz... Daj mi to, bo ja to zrobię fajnie. Zamienisz się ze mną za coś? Ta, za ozory? Ja to zrobię w panierce. Co tam się dzieje? Ołe. Ja myślę, że tyle styknie na burgerka. No co, no solimy, pewnie mięso. Pieprzymy, ale nie śmierć, więc luz. Jakby mnie bardziej o konsystencję odrzuca i zapach, nie? Widzowie, przygotowujemy teraz... Fartuch, co jest na filmie? To jest po prostu stare wycięte z takiej folii przezroczystej, nie? Burgera, jest to specjalny burger, ponieważ jest to burger zamiast mięsa wołowego będzie mózg. Tak, czyli już mamy przygotowane, jak widzicie, mięsko. No i co, tak, włączamy indukcję. Ale co? Ej, ten mózg się w kół śmiesznie spienił w ogóle. Na patelnię. Bo to się tak nie da, bo to jest... Tak, to jest Blow Burgers. Ale wolałbym chyba jeść karmę dla psa. Trzeba tu włączyć, tu bułkę trzeba zrobić. To jest taka szarpana wołowina. Przywrotuję ci, jak
bułkę z tym i z tobie. To może już jest gotowe. Ty robisz dalszą część burgera? Nie, możesz sobie robić, a sobie to grzeje bułeczki i weź sobie to wyczyść. No to co, no tutaj możesz chyba stestować, nie? Witam w mojej kuchni. Musi się rozgrzać najpierw, bo to jest nierozgrzane. Gdzie tu pokazujesz? To wyłącz, to wyłącz to. To jest wyłączone. A za jaką ma się roztapy? Co ty robisz? Jaja. Całą kostkę? Całą kostkę. Myślę, że z sosami tutaj, zobacz, warzywka jakieś będą, no kurde. Panie, to jest taki burger, że ja nie wiem. Jajeczko. To nie, wydaje mi się, że mózg był zrobiony, chociaż nie wiem, że się smażył. To malutko. Ale pewnie krótko. Jego trzeba tu zrobić. Tak zwana zaprawa. Dobra. No i wiesz, że nas kurwa główny. Śmierdzi się, śmierdzi, śmierdzi. O łe. O ja. O kurwa. A ty pił, co ty robisz? Ja kiedyś miałem zapalenie jądra, bo za dzieciaka nad morzem w trampolinie był deszcz, skakałem i takie jajo miałem wielkie. Przysięgam wam. To jest przepuklina. Zapalenie jądra miałem. Zapalenie jądra, miałem takie wielkie jajo. Ale patrz, chłopie, jakie tu będziesz miał dzisiaj danko. Oj, 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 patrynia. Co to? Sosy różne. Do burgera. Ta, no tu jest barbecue, tu coś. O. Dawaj to jądro. Oj, oj, oj. Że takie mięso pewnie musi w środku dochodzić z chwilę. No. Panowie, chyba tylko panierka tu się na razie robi. Dobra, bułeczka jest gotowa, panowie? Zaczynamy? Składaj. Dobra, przede wszystkim musimy sobie zacząć od belika tego sosiku. Nie za dużo, bo jest ostry. Okay. Wyłożymy. Dobra, to jest marnotrawstwo. Ja wam taką kuchnię użyczyli, to jest kuchnia u Patryka w nowej chacie. On zrobił taką, bo lubi wpierdalać. Winka, chłopie, sosik ty, amerykański. Imo, jutro nie pójdę na trening, nie? Okay. Daj na to mięsko. Pomidorek. No i co, jajeczko, nie? Nie ma szans, ja dziękuję. Nie, bo zapijesz, daj obok. I od razu wiesz na drugie danie. Klasunia. To jeszcze szybta soli trzeba. Leciutko trzeba. Nie no, wygląda 10 na 10, jest, serce mi pęka, bo jestem na diecie. Naprawdę, no, wygląda super. Ja, ja uważam, że to jeszcze przez ten sos i te wszystkie rzeczy, smaczki będzie dobre, ale to co on bał, przecież to jest surowe w środku. Jajo, jądro. Nie no, to panie było naprawdę pięknie. Tak? Czego jest naprawdę? Nie, zrobimy takiego szlaczka. Wow. I de voilà. Wow! Ej, naprawdę mi teraz zaimponowało. Sysła, no. Syple! Nie no, powiem wam, że to wygląda naprawdę. Naprawdę wygląda dobrze jak z wyglądają. Drogiej restauracji. No. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Dobra, surowe, ja muszę w ogóle. No dobra, no przecież to wygląda. 10 miesiąc. To wygląda ostro, nie? O kurwa! Rozjebany jesteś! Tylko git następny dzień. Mnie nie pyta, ja tam kurwa pociąciałem, kurwa Darkę wyplułem, żeby się chce żygać i tyle, kurwa. A z chłopakiem nie mam kontaktu dziś. Nie ma opcji, że ja to jem, jesteś bani, ja mam dosyć tego kanału. O, idzie, idzie. Ale se dasz, Patryk, zaraz. Dawid, to jest niezrobione. Nie, no nic nie było, no bo kurwa, jak ja zobaczyłem, to jest surowe, to wszyscy uznali jednomyślnie, że to nie wolno tego kurwa zjeść, można sobie to pomymlać, ale kurwa, no, no ja pierdolę, ale nie jeść. Liczy się, taka pusta! To jest surowe mięso. Zacząłbym od surowe mięso. Od burgerka może zacząć. Na moje to powinieneś to wrzucić do garażu, żebyś to ugotowało, ale już za późno, tak? Możesz nie połknąć, bo się potrujemy, ale no musisz pomielić, nie? Żeby było uczciwie, żeby się nie otruł. Nie mogę kurwa na to patrzeć. Pomiel! Możesz nie... Pogryź sobie jeszcze. Pomiel chwilę. Patrz na mnie. Smakuj ci, biodę. Zajebiste. To jest dobre. Jest dobre. Żeby nie było. Nowy masz kawałek, dobrze, to jest wypadło ci już. Dobra, zamiana danami teraz, zamiana danami. Tu z mięska, tu gryź. No, no, ale proszę zawsze, nie? Że idzie między kłami, to się modli. Mam nadzieję, że nie dostaniemy jakiejś, kurwa, choroby. Bo teraz tak przekminiłem, że jak na przykład były gotowane, kurwa, te wszystkie mięsa, że może to musi być jakaś obróbka, kurwa, specjalna. Przecież ja tego kurwa nie jadłem. Dobrze gumi, że my tego nie jedli.
czuję ten mózg. Jest okej. Okay. Ale burgerek dobry tam jest, coś. No nie, kuchy, no bułeczka, coś jest... Nie no, salmonella to chyba od razu byśmy mieli strakę, kurwa, tak w przeciągu już, kurwa, 3 dni od tego. Wszystko jest testowane. Jaja sobie ugorzył, kurwa. Bardziej myślę o jakimś, nie wiem, kurwa, nasiemcu, kurwa, bo nie wiem co. Dobrze, dziękuję, że mnie tak ugościłeś. Ale odgryź to mięso, jak poczułeś zęby. Ja w nim wolę... No nie, no, kurwa, żebym zadzwonił do kogoś, kto się zna, kurwa, i byłby w stanie powiedzieć, kurwa, czy ten... Czy to trzeba jakoś specjalnie przygotować, bo wiecie, o co chodzi, na przykład, no nie wiem, no mięso się na przykład myje, a my, kurwa, wjebaliśmy to od razu, kurwa, do gara i zrobił się rosół. Zajem chyba sam to ugryz, zajmę on to ugryz, bo ja widziałem to tak. Dobra się, kurwa, człowiek będzie martwił na zapas. Chuja, będzie. No! Wygryź mięso! Wygryź mięso, mówię ci. Tak jakbyś był dziki, że bierzesz to i zabielam! Jestem dziki! Mięso! No to co, po przystawce? To zapraszam! Dobra, to salmonella to może być wszędzie, kurwa. To tam, chopie, lody rozmrozić, na razie może mieć salmonellę. Więc to tam wyjebane w tą salmonellę. Bardziej, kurwa, czy jest, zastanawia, czy jest jakaś, kurwa, przejebana choroba związana z tym, co się tu dzieje. Ale nie, wszystko było oczywiście przygotowane profesjonalnie, także luz. Dobrze, mamy to za sobą. Widzowie, Jan przypalony, miałem też spróbować, ale niestety zabrakło dla mnie kawałko. Ja bym to po prostu rzucił do garnka. Ale jak się cieszę, że zabrakło. Może pojedynczy. Ale na czym? No co? Nie, wszystko, to może wszystko razem. O to, żeby nie marnować, ugotujemy, a potem każdy sobie z tego przyrządzi swoje danie w własny sposób, prawny i tak dalej. Ale po prostu ugotujmy to mięso. Ale dałbym taki limit 2 minuty. 15 minut. To musi zostać skrócony, a raczej przyrodzenie, bo tak kulturalnie się... Jak to odpalało? Ale no możemy dostać cwania kozy co najwyżej, kurwa. Dziękuję za prime. Ale jebie, ja dole, ty! Czekaj, 25 miesięcy. Że ja tak nie będę robił, ja idę sobie zajarać. To i tak się... Nie, to masz się brzeć. Kurwa, ty, praktykant. Ej, kurwa, skąd ty znasz takie słówka? Bo ja, kurwa, na kuchni robiłem tyle, że się nastałem, to ty sobie, kurwa, nie wyobrażasz, chłopaku. Nie tak. Przecież dotykałem do śmieciu. No co, gotujemy wszystko w jednym garze, a potem garze przyrządzi na swój sposób, myślę. No i to się będzie robić tak. I nawet tylko mózg połknęliście. No się kto połknął, ten połknął. No niestety dla mnie zabrakło kawałka, więc... No ja tylko delikatnie pomyliłem jakąś tam, kurwa, kawałek nereczki, tak? No to, kurwa, co ja dostanę, kurwa. Nic nie będzie. 10 minut. No. Kurwa, ale będzie rosół. Troszeczkę soli. Dziękuję. Kostka rosołowa. Nie! Kostka rosołowa. Ale mózg był dobrze zrobiony. Nie, no fajnie się robi. Może ktoś by chciał spróbować szumowinki. Był fuj dobrze, aż Patryk zmądrzał. Na bułeczkę damy troszkę szumowinki. Syn. Papier, kamień, kto je? Do jednego. Do jednego. Tak mężczyźni, do trzech. Do jednego. Do jednego. Do trzech. Do jednego. 3, 4. Tak! Myślę, że na pierwszy ogień pójdzie coś. To jest chyba nerka. Patek, jest to Ozorek. Czy myliście te rzeczy przed gotowaniem? No chłopie, oczywiście, ja nawet piersi z kurczaka myję. Tylko akurat to Patryk miał umyć. Śmiertelnej. Dobra, spierdalam z tą chorobą, chłopie. A spowodowana jest... Skip donate. Piraci! To nie wolno w jednym garnku robić? Przecież rosół się zrobił. Dawaj, rosół też rozpływać. No nie, będę mnie żałować. Nie chcę wiedzieć, gdzie smokował ten rosół. Co, zupka? Gadacie, że połknąć nie trzeba, jak każdy zjadł rosół, kurwa. Jako, kurwa. Wiesz tak? Ty, ale to nie wyglądać dobrze. Ej, dobra, już mnie brzuch boli, nie? Nie, no git rosół. To jest w ogóle luz. Nie, to jest... To trochę zmienia perspektywę. Serio. To, ty pierwszy czy ja? Zapraszam. To ma konsystencję wątróbki, a ja nienawidzę wątróbki od dzieciństwa. Ołe. Ej, chyba jakby coś było, to by już by było, nie? Już by była lipa, nie? Kiedy my to kręciliśmy, Gumiś? Ołe, nie ma szans, nie ma szans, to ma zapach wątróbki. To jest jedyne, czego... To kurwa było w czwartek, to już minęło 4 dni. W życiu nie jem od 5 roku życia, jak mi jeszcze mój oj... Chuj, jadę na zakaźne. Jak mi dał spróbować wątróbki, wyżyłem ją i nigdy w życiu już nie zjadłem wątróbki. To jest rzeganie, to jest od razu rzeganie, to wezmę do buzi i się po ten zapach czuję. Ten kawałek, nie ma ten bierzesz.
To tylko nerka. To tylko nera. Za dwa tygodnie. Proszę cię. 3, 4. Zaczynaj. Masz kawałek już przygotowany. Proszę. No nie! Znaczy nie miał wpływ srakę w piątek, nie? O kurwa, no to chuj. Widzowie, no to fajnie kurwa, fajne bungee. Gdzie to są rarytasy, wiecie, raz to k***a zapłaciłem. No, to jest typowa to jest typowy zapach wątróbki. To jest mój jedyny strach, nie? To jest wątróbka. Jedziesz, dawaj nawet, bo naprawdę już trzeba iść. To ma ten zapach. Poddajmy temu ten, że trzeba mielić 10 sekund w ryju. No dobrze. To jest moje fatum z dzieciństwa. Wątróbeczka z cebulką. Gryź, Dawid, 2 sekundy. 3. Gryź, 5, 6, 7. Nienawidzę was. Jak? Od 1 do 10? Nie, akurat mnie to nie obrzydza. Wszystko git, ale ten środek. No dobra, ja też nie. Yonder i Kutasa będziecie mieli przejebane. Dzięki za trójkę. Ja lubię wątróbkę, ale nie lubię żył i innych takich gówien. Odpalaj. No nic, ostatni odcinek na bungee. Wysyłam to kurwa do lekarza, ten film. 10 sekund, dawaj, 10 sekund. Może ale wyobraźcie, ej dobra, zżygam się, poczułem właśnie w brzuchu. Dawaj, wysyłam dawaj, to do lekarza. 4. Gryź. Ej, dalej się. Próbujemy jezor z dwóch stron. Tu? O kurwa. Jaki? O tu? Kurwa. Wyglądaj skrzynka. 3, 4. Dobra. Język krowi, od krowy. A na chopie o tym mieliła. Ten języczek taki przy... Jakby nie połykamy tego, bo to nie ma znaczenia, co puchniemy, czyli ja po prostu nie chcę być chorzy, nie? To teraz to pierwszy. 3, 4. O k***a. O ja ole nie. Nie, to akurat wygląda jak jakiś p***stek. Uja, od razu mówię Patrykowi. Przez tą jego hipochondrem to zaraz będziemy wiedzieć, czy jest choroba, czy nie. To jest taki stek Wagyu A5. To jest taki k***a, nawet nie medium, tylko bym powiedział jak się na mniejszy stopień wysmażenia nazywa. Suwi. Dobra, ale wy wysyłacie, spożywanie surowego mięsa, wiąże się z etykietą, zakażeniem bakterią, salmonelli, albo jakąś inną, no kurwa dobra, a jakieś tatar, to też masz kurwa jakieś pewnie ułamek kurwa, czy jakiś procent ryzyka, no przecież chłopie. To ci robiłem. Poza tym ryzyko jest zawsze 50%, albo będzie, albo nie. Przebadany jest, to też jest przebadane. Teraz już jestem w takim jakby stanie, że co mnie wsadził do mordy, wydaje mi się, że zjadłem najlepszego burgera świata i też bym się nim zżywiał. No to w sprawach honoru. 3, 4. Jedziesz. Nie chrój, odgryź. Jedziesz. Końcówka. Dawaj, jedziesz. Widzisz tą żółkę? Widzę. Jedziesz nim. Czy nie udał? Dawaj, musisz odgryźć, ja też muszę odgryźć. O k***i. Gryź, pomyl go sobie, jak jest smacznie. To nie, no Dawid, no pomyl go. Dawid, chwilkę pomyl go. Dobra, nie ma się rycza, da się zielona, kurwa. Nie mogę się przez chwilę wyprostować. Bo to jest testosteron zbyka. Zobaczymy jak ty to będziesz gryz. Trzeba odgryźć pomielić, tak? Ja się starałem mielić, ale niestety. No, śmialiśmy się, Patryczku. O tak. Jeszcze nie zacząłeś dobrze. Ta żyła za... Ej, no czułem mnie to... Człowieku. I normalnie jak to ugryzłem, to aż my nie no, może byśmy byli kucharzami też. Ale zapach energii z wątróbką to. Dobra, spierdalajcie z tymi chorobami, chuj mnie te choroby. Kończymy. Jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. No co, a my się zastanowimy, czy kiedyś zjemy Summer Stringa, nie? Czy Summer Strangers. 3, 2, 1.
Spożycie mózgu krowy tkanki nerwowej, która może zawierać priony, może prowadzić do wstąpienia choroby prionowej u człowieka. Jedna z najbardziej znanych chorób prionowych jest chorobą Kautzfe... jakąś tam Jakoba. Nie chciałbym jej czytać tej choroby jednak. Bo kurwa jest tagana. C-R-E-U-T-Z-P-L-D-T-A Jakoba. CJD w skrócie. Choroba jest rzadką, ale śmiertelną chorobą neurodegeneracyjną.